Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Na prośbę widzów wracamy do tematu jazdy po drogach ekspresowych i autostradach. Pan Witold przysłał nam list ze zdjęciami, w którym prosi, żebyśmy przypomnieli, jak nie należy zachowywać się na takich drogach. No, na przykład jeździć pod prąd, prawda? Zdecydowanie, natomiast to pewnie jest sytuacja związana z zatorem drogowym. Tylko tak, taki zator może rozładować tylko policja. Uprawniony kierujący ruchem, a nie kierowcy na własną rękę próbują coś zrobić, no pewnie się wycofać wjazdem, chcą zjechać. Tak to wygląda. No jest to bardzo niebezpieczne. Być może za chwileczkę tędy będą potrzebowały wjechać pojazdy, które będą zabezpieczać porządek, a może ratować ludzkie życie. No a tu nagle wyjeżdżający, wygląda to fatalnie, proszę Państwa. Teraz widzę, że ci kierowcy rozstawili się właśnie, żeby był ten awaryjny pas środkiem, ten pas właśnie do wjazdu służb technicznych. I podróżuje tędy spokojnie Mercedes. No to tylko w Polsce chyba możliwe. No tak, to pod prąd nie możemy jeździć, to już wiemy. No nie możemy się też zatrzymywać, jak wryci nagle. A ten co robi? Popatrzcie Państwo, co się dzieje? No nie, no to tak nie można, tak nie można. Szanowny Panie, to już musi Pan tędy pojechać. No właśnie, to jest przyczyną karamboli. Może nie w tym miejscu, ale takie zachowanie przy zjeździe z autostrady to karambol. To, co zrobił ten kierowca Toyoty, no zakrawał pomstę do nieba. Przecież jeżeli już wjechaliśmy, to jedziemy. Nagle zatrzymanie się, wycofywanie, próbowanie przejechania przez pas zieleni. No nie, szaleństwo. No to przypomnijmy raz jeszcze, jakich manewrów na autostradzie widzę również, droga ekspresowa, zabrania się. Zabrania się zatrzymywania, z wyjątkiem miejsc specjalnie w tym celu wyznaczonych. Zabrania się cofania. Zabrania się zawracania na drodze ekspresowej. Zawracanie może być wyjątkowo dozwolone w miejscach specjalnie w tym celu przeznaczonych, bądź skrzyżowania, które bardzo wyjątkowo na takich ekspresówkach występują, ale mogą wystąpić. Oczywiście nie wjeżdżamy na pas między jezdniami. No i wreszcie na autostradzie holowanie dozwolone jest tylko do najbliższego miejsca zjazdu z autostrady i to tylko wykonywane przez uprawnioną służbę. Obsługa autostrady, holownika. Nie ma amatorskiego holowania na autostradzie. Ten wymóg na ekspresowej drodze nie występuje. Nasi widzowie zainspirowali również Ciebie do pokazania Twoich własnych filmów z podobnymi sytuacjami. No na przykład jedna z nich jest bardzo podobna do sytuacji, w której znalazł się Pan Witold. Dokładnie, też zator drogowy, przy czym już wszystko po. Policja zrobiła swoje, straż pożarna zrobiła swoje, ruszamy. Niektórzy wysiedli z samochodów, może nie jest to najlepsze, no ale rozumiem, że jeżeli godzinę, dwie, trzy stoi się w autostradzie i ktoś teraz wraca do samochodu, no biegnie, widzi, że się coś rusza, biegnie, żeby wsiąść, a tutaj nagle, popatrzcie Państwo, jest poganiany przez krewkiego kierowcę, który postanowił być pierwszy i wszystkich zostawić za sobą, przejeżdżając środkiem. No i co, przepychamy się wzajemnie? Popatrzcie Państwo, ten kierowca zna śladowców i za chwileczkę dojdzie do głupiej stłuczki. No nie róbmy takich rzeczy, to oczywiście jest nieprawidłowe, nerwowe, niepotrzebne zachowanie. Udało Ci się również nagrać pana na skuterku, który jedzie drogą ekspresową, co przecież jest nielegalne. Tak, to między Radomiem a Grójcem. No oczywiście, to zdarza się dość często. Na naszej krakowskiej obwodnicy bardzo często. Motorowery nie wjeżdżają na autostradę. Pas awaryjny nie jest do jazdy dla nikogo, również nie dla motorowerów czy rowerów. Kiedyś widziałem w Katowicach na autostradzie rowerzystę. Może oni po prostu czują się jak motocykliści. Tak, tak, mają wielkie aspiracje, ale to nie te prędkości. No mówiąc krótko, nie wolno i koniec. Mamy tutaj wjazd autostrady, ogólnie rzecz ujmując węzeł Mirowski. Rowerzysta w najlepsze skończył jechać autostradą. Wyprzedzał się może tam z pojazdami. To grozi śmiercią lub kalectwem. Raz jeszcze przypominam, że na autostradę mogą wjechać tylko pojazdy samochodowe, które na równym, poziomym odcinku drogi, również w razie ciągnięcia przyczepy, są w stanie osiągnąć prędkość minimum 40 km na godzinę. Jeżeli pojazdy samochodowe, to wiadomo, że nie ciągniki rolnicze, nie pojazdy wolnobieżne, nie motorowery, nie rowery. Oczywiście też piesi nie mogą się kręcić po autostradzie. Inne pojazdy jeżdżą innymi niż autostrady drogi i innymi niż drogi ekspresowe. Bo na drogę ekspresową bez tego warunku 40 km na godzinę zdolności osiągania tylko pojazdy samochodowe, czyli też nie ciągniki rolnicze, nie pojazdy wolnobieżne, nie motorowery, nie rowery. No a ten pieszy, czy on chciał jechać autostopem?
Zdaje się, że tak. Pewnie został przez jakiegoś kierowcę wysadzony, w związku z tym ktoś się musiał zatrzymać, o zgrozo, na drodze ekspresowej. No i wysadził pieszego, który widocznie w jakimś innym kierunku będzie dalej próbował podróżować. No a może też spaceruje, nie wiem. Wydaje mi się, że chciał mnie zatrzymać, a potem widząc, że ja się nie zatrzymuję, poszedł dalej. Piesi na autostradzie, szanowni piesi, przecież wcześniej czy później to będzie śmierć. Na autostradzie czy drodze ekspresowej to naprawdę, no nie ma żartu. A czemu tu ktoś zaparkował? To już autostrada. Nie ma tutaj takiego zatrzymywania się. No jakbyśmy spadli z księżyca, proszę Państwa. Za znakiem autostrada nie ma zatrzymywania nigdzie oprócz miejsc specjalnie do tego przeznaczonych. Wyznaczonych parkingów, miejsc obsługi podróżnych. Tylko tam, nigdzie indziej, pod żadnym pozorem. No chyba, że awaria. A awarię musimy właściwie oznakować. Musi to być dwojakie oznaczenie. Raz, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy umieszczony 100 metrów za pojazdem. Dwa, włączone światła awaryjne, a jeśli jest to jakiś bardzo stary pojazd, na przykład pojazd zabytkowy, światła pozycyjne. Ale ważny jest też sposób naszego zachowania. Jeśli widzimy, że mamy jakiś problem z zasilaniem, może z oponą, zjeżdżamy na pas awaryjny. Nie zatrzymajmy się przypadkiem na pasie autostradowym, na tym normalnym pasie do jazdy, tylko na pasie awaryjnym. A w drugiej części naszego programu pokażemy, jak kierowcy sami tworzą korki. Proszę bardzo, oto przykład, plac Matejki. Kierowca, który uparł się przy zawracaniu, a za nim, proszę bardzo, już tworzy się korek. No właśnie, nieprawda, że to drogowcy są wyłącznymi sprawcami zatorów drogowych, albo w ogóle stan dróg. My sami, my kierowcy, dolewamy oliwy do ognia. Ten kierowca, o którym mówisz, postanowił zawrócić na placu Matejki. Podwójna linia ciągła, wyraźna, pięknie oznakowane, czyste oznakowanie. Znak B23, zakaz zawracania. No to co? Przecież ja potrzebuję zawrócić, pomyślał ten kierowca. I w związku z tym, popatrzcie Państwo, blokada. Ci kierowcy jadący za nim sądzili, że on pojedzie dalej, żeby skręcić Świętego Filipa. On niestety zatrzymał się na środku, próbuje jakoś ten taksówkarz wymknąć z sytuacji, usunąć się sprzeciwka ciężarówka, nie bardzo się mieści. Ile to trwa? Blokada przez jednego niesfornego kierowcę. I już zaburzenie. Powiecie Państwo na krótko, co tam się stało? No właśnie z takich drobnych rzeczy tworzą się poważne korki. A w każdym razie absolutnie zaburza się płynność. Czasem też powstają sytuacje niebezpieczne. A teraz ulica Wrocławska w Krakowie i kolejny uparty kierowca. No musi skręcić nielegalnie. Znowu podwójna linia ciągła. Sytuacja jest tuż za skrzyżowaniem. Stąd zakaz pojechania tutaj w tą uliczkę czy bramy, już nie pamiętam co tam było. Nie można tak wjechać w to miejsce. Trzeba pojechać dalej, gdzieś tam zawrócić i od prawej strony wjechać. Gdybym ja nie wpuścił tego kierowcy, a chwilę się wahałem, bo nie lubię wpuszczać tych, którzy jadą nielegalnie. Z przyjemnością wpuszczam tych, którym mogę pomóc na drodze, ale pomagać intruzowi. No ale gdybym pojechał, to skrzyżowanie byłoby zatkane. Popatrzcie Państwo, tych samochodów tam zmieściło się 4 i zawisi na tym skrzyżowaniu, bo nie mieli powodu nie jechać. Wiadomo, że tam nie ma kolejnego skrzyżowania, nie może być blokady. Nie mogli przewidzieć, że nagle ten kierowca się zatrzyma. No a on po prostu z uporem maniaka zachował się tak i być może, że zachowa się tak po raz kolejny, jak znajdzie kogoś takiego jak ja. No cóż, problem. Jak się zachować? Wpuścić, nie wpuścić? No dla świętego spokoju. Ale kierowcy, no nie róbcie takich rzeczy. Nie róbcie takich rzeczy, bo sami potem za chwilę będziecie ofiarą właśnie takiego kierowcy innego i zostaniecie na środku skrzyżowania i wszystko zablokuje się na kolejną zmianę świateł. W tematy, które omówiliśmy, wpisuje się też blokowanie pasa przy jeździe na zamek błyskawiczny. I mamy tutaj maila od pana Krzyśka, którego strasznie, jak pisze, wnerwiają kierowcy, którzy ten pas blokują. No i pan Krzysiek pisze tak, ja trąbię, a ten pokazuje, że chce zjechać, a tu 200 metrów pusto. No pan Krzysiek jest oburzony. No właśnie, przykład blokera. Albo też przykład nieumiejętności pojechania właściwego, że do końca jedziemy tym pasem. Ten kierowca jakby jechał, ale się wystraszył, że może będzie uznany za cwaniaka, kombinatora. Nie będzie pani uznana za cwaniaka czy kombinatora, jeżeli dojedziemy do końca. Do końca. Przypadki blokowania, świadome czy nieświadome, są złe i nie dziwimy się panu Krzysztofowi, aczkolwiek no, nie popieramy takiej jazdy jak na końcu przydarzyła się panu Krzysztofowi, mianowicie jazdy po trawniku. No sam pisał, że się wnerwia. Tak, ale myślę, że powinniśmy zachować jednak spokój. Natomiast no, ten program jest między innymi po to, żeby takie sytuacje, może nie tyle wyśmiać, co skrytykować,
i mam nadzieję, że przekażecie to Państwo dalej. Tak po prostu nie jeździmy. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.